I wam wszystkim z tej strony Ikari, gram tutaj w The Elder Scrolls 5 Skyrim, mamy odcinek 22, znajdujemy się w naszej chatce, tutaj koło białej grani. No i zajmiemy się jakimiś pobocznymi jeszcze zadankami, mam tutaj dużo różnych takich rzeczy do zrobienia i tak dalej i tym podobne. Idziemy sobie za tym duchem, czegoż to by nie. Gilda złodziej. Tutaj w pełkninie mniej więcej znajdował, tak więc udamy się tam szybką podróżą, mam poziom 42. No i w tym momencie mamy... Co ci dzieje? Co? Czego chcesz? O coś w stajni, jakieś kłopoty, Nie rób tak. Hofgir przygarnął mnie, gdy przybyłem do pękniny jakieś 10 lat temu. Od tamtej pory uczy mnie wszystkiego, co wie. Konie to całe moje życie. W rodzinnym gospodarstwie w Hammerfell pomagałem w ich hodowli. Może kiedyś zdołam otworzyć własną stajnię. Ale pewnie potrwa to dłużej, niż myślałem. Jakie masz kłopoty? Jestem komuś winien sporo pieniędzy i wydaje mi się, że zostałem oszukany. Nie mam pojęcia, co zrobić. Powiedz mi szczegóły. Udało mi się dogadać ze stajnią w Białej Grani, żeby sprzedali mi uprząż i rząd koński. Zadłużyłem się u Sapphire, by zapłacić za dostawę towaru, ale został on po drodze skradziony. Teraz Sapphire chce z powrotem swe pieniądze, a jak jej nie zapłacę, chyba mnie zabije. Pomogę ci spłacić dług. Naprawdę? Ach, dziękuję. Okej, czyli dostać tutaj kolejne zdanko. Uważaj na Sapphire. Obraca się w podejrzanym towarzystwie. Odszukaj mnie na targowisku, jeśli będziesz potrzebować najwyższej jakości biżuterii w całym Skyrim. Wykonujesz własne wyroby złotnicze? Tak. Niestety jestem jednym z ostatnich tradycyjnych jubilerów Saxlin w Tamriel. Powoli staje się to zapomnianą sztuką. Problem w tym, że pozyskiwanie materiałów stało się niebezpieczne. Drogi do kopalń oraz innych miast pełne są bandytów. I nie tylko. Może zechcesz zebrać dla mnie trochę materiałów? Z radością ci to jakoś wynagrodzę. Jasne, zdobędę je dla ciebie. Dziękuję, łaziku. Poszukuję kilku przedmiotów do mojego następnego dzieła. Dwa szafiry bez skazy, kieł mamuta oraz złoty samorodek. Spoko, gdzieś sobie to kiedyś zapiszę. Kiedyś to będziemy brać i robić. Jak się sprawy mają? Obawiam się, że niezbyt dobrze. Ten Brynjolf wyciąga od ludzi pieniądze, sprzedając te niedorzeczne, cudowne leki. Kilka miesięcy temu była to maść z tłuszczu trola, a teraz ma coś nowego. Nie, żeby można było coś z tym zrobić. Ma dobre układy z gildią złodziei. Okej, dzięki ci za informację. Bezpiecznej podróży, łaziku. Za tym łaziku. Ale na razie nie chcę się tutaj brać i ludzi okradać. Ktoś tutaj walczył dosyć ostro przed chwilą. Nie wiem, co się stało. Nigdy nie widziałem Mjol tak wzburzonej. Bardzo przejmuję się tym, co dzieje się w tym mieście. Witaj. W czym mogę pomóc? Co się stało z twoją bronią, ponurym siekaczem? Dawno temu zaginął w dwemerskich ruinach. Bez niego czuję się bezbronna jak niemowlę. Chyba nigdy nie znajdę równie dobrego oręża. Mogę go dla ciebie znaleźć. Nie mogę prosić cię o narażanie się na takie niebezpieczeństwo. Ale widzę błysk w twoich oczach i wiem, że powinnam cię ostrzec. Ponury siekacz spoczywa w ruinach dwemerskiego Mzinshaleft. Uważaj na siebie. Omal nie postradałam życia w tych ruinach. Uczkam ze miaszą zbroi Farkasa. Co ci się stało w Mizhel... Coś tam tutaj pisze. Mizinhelf. Maeve. Nie, nie interesuje to. Próbowałam wszystkiego, by uchronić mieszkańców pękniny przed jej rodziną. Mjol mi mówiła, że nie wszędzie jest tak źle. Może pewnego dnia wybiorę się w podróż i sprawdzę, czy... Byłam w ruinach, gdy zaatakowało mnie potężne stworzenie. Nigdy czegoś takiego nie widziałam. Gdy kolos uderzył, ponury siekacz wypadł mi z ręki. Zostałam poważnie ranna. Miałam wyjątkowe szczęście, że udało mi się odczołgać od tej dwemerskiej ohydy i wydostać na powierzchnię. Musiałam stracić przytomność, bo następne, co pamiętam, to
to pochylający się nade mną Aerin, opatrujący moje rany. Jo, jak to słodko brzmi. Dobra. Uważaj, proszę. Nie chcę przyczynić się do twojej śmierci. Dzięki Mjol czuję się bezpiecznie i spokojnie. Dobrze znów cię widzieć. Nie mam kasy. W porządku. Biedny jestem, jak już po... Podziemna, kościelna, zobaczcie. Byłeś tutaj zdzieli i zabili jakiegoś złodzieja. To spoko. Parkowy sztylet, dzban, wartość 0 to nie misa, wartość 5, wytrych 5 sztuk, 125 sztuk tych monetik, świecznik, 25 wartości. 10 takich strzał, to misja sobie też weźmiemy i podniesiemy, czego żeby nie. Tylko tego złodzieja te wzięli i zabili. Przypadki nie stracić tutaj jakiegoś naszego przyjaciela. Tam od czasu do czasu jakieś zadanka będę sobie brał od tych ludzi. Trzeba sobie tutaj z nimi czasami brać i rozmawiać. To bym się tutaj wpakował do tego może. Do gildii złodziei. Mam kupę rzeczy ukradzionych, które chciałbym wziąć i sprzedać. Automatyczne zapisanie. Idziemy tutaj za tym pięknym, cudownym zamiaszczym. Naszym kaźnikiem, tam gdzie ostatnio kilka odcinków temu braliśmy i ślizgacza presowanego zdobywaliśmy. O, tutaj mam to całe przejście. Wchodzimy. Krypta strażnicza. Kasi, mam nadzieję, że jesteś gotowy na tego typu akcje i tak dalej, tym podobne. Ale mamy coś, znaczy tam są jakieś te goście trupek. Ostatnie słowa maga Gildry. Ciekawe i zajmiaszcze. Zaraz sobie to weźmiemy i poczytamy. Tutaj mamy jakieś te, a są jakieś ciekawe rzeczy. Drzwi, ładnie to wygląda. Imię co interesuje, to mamy tutaj w tych całych zapiskach, księgach, znaczy się. Ostatnie słowa tego całego maga. Lecimy. Duchu. Noc i patrzy, jest F5 jakby co? Prawo, lewo czy na drzewo? Brak zdania aktywnego. Jakiś fajny mieczyk. Blokuje go jakaś tam bariera. Idziemy tutaj na czerwono, na niebiesko czy na biało. To też są jakieś drzwi sympatyczne. Okej, są kontrolowane przez magię co to drzwi. Drzwi są też kontrolowane przez magię. Te są tylko otworzone. Okej, no to idziemy powolutku, bez żadnych tego. Ciekawe, tutaj będzie akcja F5. Kobieto. Chociaż tutaj mam tu jakieś beczki dosyć ciekawe, w których mam jakieś te... Mieszek ze złotem, tutaj na lewo nic nie ma, panie, mój kochany przyjacielu, patrzysz, tam mi się ciekawego dzieje, jakie fajne mam te. Chyba nie dla, na mnie tutaj miło nastawiony na to gościu. Buch i strzały, kurczę, i teraz jeszcze mam jakąś przyjaciółkę wezmę i zawołam. Bo nie wiem, czy jest... Kurna, to jest w ogóle... Bojowniczkę, po co tam miałem za wniatę. Powoli tego strażnika właśnie rozwalimy. Słuchajcie, jak się skurczę swędzi.
to niejednoręczna wrosła mi do poziomu 72. Nie no, tyle tylko, kurna. To ciekawa sytuacja. Mieszek, no i mikstrykę do zdrowia. Notatka starego przemytnika, 5 czy krótki monecik. Notatkę sobie też weźmiemy i przeczytamy. Czekaj, tam tutaj z domu aż do drogi. Księgi, notatka starego. Infarka fajnie wygląda. No myślę, że tam nie mam żadnego przejścia, nic w tym rodzaju. Moja przyjaciółka w tym momencie mi wysiadła. Będzie, kurczę, wszystko zakrawione, jak to nieciekawie wygląda. Żeby mówić wolniej i dokładniej, bo w sumie no, na nagraniach dosyć nieciekawie to wszystko wygląda. Też mogliśmy się jakoś wziąć i wydrapać, ale dobra, mniejsza z tym. Co ciekawego nie widzę, idziemy tam, gdzie byliśmy wcześniej, tak? Hopla. Wracamy do tej całej głównej. Lokacji. Nie mogę tego miecza użyć w żaden sposób, mam taki stół. Dosyć ciekawy. Dziennik Syronusa 3. Mogę na tym czymś sobie coś zdjąć, jakieś zakręcie. Tylko na ślepszy 40%. O nie, nie, nie. Podmiociki, możemy sobie tutaj coś wziąć, no i zakrą. Idziemy, idziemy, otworzyli nam nareszcie następne drzwi do następnej lokacji. 5. Nigdy nic nie wiadomo, co się wydziało, by do góry możemy pójść, albo pójdziemy sobie na dół, idziemy sobie najpierw na dół. Wytrych, 7 sztuk złota mamy przy tym oto szkieleciku. Czekajcie, tu mam jeszcze jakąś tą mikstrykę do zdrowia. Może się tutaj wziąć i ładnie porozglądać. Mamy tutaj zejście na niższy poziom. No i tutaj tutaj jakieś ciekawe bestyki. Tam sobie hasają kościół trupki. Do zdrowia. Znaczy nie wiem, czy uda mi się tych kościotrupów jakoś wziąć i odpukać. Beczka. Beczka, no i trochę miodziku. Da się tą bramę otworzyć? Znaczy tą bramę, te drzwi. Ostrzeżenie maga gildii. Wow. No i kufer do otwarcia. 63 sztuki złota w takim kufrze mieliśmy tylko. Szkoda. Taki dodatkowy, sympatyczny. Mieliśmy tutaj widok do obczajenia. Idziemy dalej, nie będziemy brać i szukać tych wszystkich kości, żeby je przeszukać. Znamy nasz przeciw, czy nie? Ja bym sobie tą przeczytał, no, notatkę zamiaszczą. McGildy. Tego nie czytam. Idziemy jakiegoś maga tam do rozwalenia, kurczę, farka, żeby mi się przydał. Plaster miodu, jakieś tam jaja. Parkaś, chodź. Nie zostawimy tutaj samego. Idziemy. Jo, jo.
Wiedziałem. Ten mag widzę, że tutaj bierze i... tutaj mnie interesuje, to jakieś te, które by mi się dosyć ciekawe wzięło, no i przydały. Tutułki zadają 5 obrażeń, O trucizn jakiś bym pasował. Słowa trucizna może być. I oprócz tego możemy sobie jakąś wypiórkę wypił ten, który mi tutaj zwiększa obrażenia łukiem. Na ileś tam sekund. Policz kieszonkowa. O 50 procentów to dajemy. Kurczę, panowie, jesteście mi tutaj bardziej potrzebni, żeby mi tutaj z tym gościem pomóc. Cios krytyczny. Małeczka kostna, 8 sztuk złotych monecik, taki dzban. Nie wiem, czy ciekawy. Beczka, jakieś tam grzybki dosyć ciekawe do alchemii by się mogą przydać. Ta beczka jest pusta, to mam pszenicę, wow. To jest w sumie dosyć potrzebne do różnych. Talerz. I takie dosyć sympatyczne rzeczy widzę na prawo, na lewo, nic ciekawego, mam tego całego kościotrupka. Podarta notatka przemytnika. 8 sztuk złotych monecik. Patrzcie, co się dzieje, nie? Może nie idzie do balsowania, serce ludzkie, czaszka mi nie spoczywa. Tą notatkę sobie chciałbym wziąć i przeczytać księgi. Podarta notatka tego całego gościa. Dosyć ciekawa sytuacja, tak? Na prawo mam jakieś tego, ten tego, na lewo mam jakieś ten tego przejście. Ostro brali, no i... drzwi. I torturowali tych biednych kolesi, nie? Beczce jakieś mamy te przedmiociki. To beczka była pusta. Potężniejszego tutaj tego gościa trupka. Jest moc, kurczę, przepiękna. Razem topór wojenny. Szafir bez kasy, ciekawy. No i taki topolik mamy dosyć ciekawy. Traci 5 zdrowia i kondycji od obrażenia, od mrozu 140 waży. Kosztuje znaczy się, kurna to. Nie no, do kitu. Beczce mamy jakieś te wilcze korzenie. Ta beczka jest pusta. Tego kościotrupka już pożyta. Mam tutaj ten o skrzyżowanych sztyletach. Ciężar 1, wartość 5 sztuk złotych monetów. Weźmiemy sobie tą książkę czy nie? Spytasz, miejsca mamy, taką książkę, by coś to będziemy mieli, nie? Żelazny sztylet dusz. Notatka.
sympatyczne informacje o jakimś mieczyku. Możemy się tutaj wziąć i przespać spoko. Ale ten sztecik jest w sumie no dosyć intrygujący. Broń. Gdzie mam ten sztecik zamiarszy i tak dalej, tym podobne, to nie to. Ćwity mam dwa przy sobie, jakby co. Napełnia klejny dusz, jeśli cel umrze w ciągu 3 sekund. Ja myślałem, że coś ciekawszego. To jeszcze mi drugie skrzydło zostało. Dobra, mam jakąś beczkę z sympatycznymi roślinkami. Tutaj mamy ten tego nadnika. Kurczę, złapałem. Złamałem wytrych, nie złapałem nic. No, 54 poziom mamy w tym momencie. Znaczy 53 idziemy do poziomu 54. Otwieranie zamków wzrasta do poziomu 54. Spoko. Mag jakiś zamiaszczy. Krymoły magii Gildivin. Zaraz sobie to przeczytam od razu. Tutaj jest gdzieś. Gdzie to jest? Nie mam nadziei, że jesteśmy przekręci, tak? Przy tym szkieciku są pustki, dziennik. Czerliusa, tam. Pom drugi. Ufer uczeń. Patrzcie w lewo. Patrzcie w prawo. 54 poziom mamy, tak? Troszeczkę bardziej. Chyba w lewo. Udało się. Miksura uzdrowienia. 7 sztuk do tych momencie. Tutaj jeszcze nic nie ma ciekawego koło tego gościa. Trupka nic w rodzaju, chyba nie. Chodź, parkasie. Nie mówi, że mi w drzwiach wstanęłeś i mnie nie propuścisz, mój przyjaciel. Opla, podskoka. Chyba już tam się tutaj trzecia ta droga wzięła. No i o, tworzyła. Musimy zejść tutaj niżej. Jest dosyć głośna ta woda. Nie mogę go użyć ani dotknąć. Idziemy do trzeciej w tym momencie komnaty. Te walki sprawdzałem. Tego typu rzeczy podnoszę i tak dalej, mi biorą i przez cały czas mam też alchemię, to jakby co, moglibyśmy sobie jakieś miksturki alchemiczne porobić, fajnie, sympatyczne. Trzeciej komnaty w 5 czasami pasowałoby sobie tutaj wziąć i dać. Drzwi. Parkasie, jesteś im potrzebny. Z prawej kraty, z lewej kraty jakiś żylądar mógłby nam na głowę wpaść. Pusty. Mag Gildi. Szkielecik. Dwie sztuki co to. Jest pusty. Ja mam jakiegoś franka. Są drzwi, które możemy wziąć. Nie możemy ich otworzyć, a? Czyli to jest szkielecik? Szkoda mi. Oni pewnie wszyscy zaraz się tutaj wstaną i będą mi kurczę ostro. Pismo Maga Gildi. Rynka czarów, jasne widzenie. To pismo sobie przeczytamy, kurczę, tutaj strasznie dużo rzeczy biorę, na nie podnoszę. Gdzie to jest ten całe pismo? Tego już się nie możemy nauczyć, bo kiedyś to brałem, no i czytałem. Tylko zrobię. Panie Magu, to pan tutaj bierze i od... Podwala. Wszystkie tutaj istoty są, widzę, że... on tutaj dziwnie siedzi, chłopak, nie? Teraz wszyscy się biorą i obudzą. No to się tak patrzysz. Dziennik. Przylonusa, część pierwsza, przeczytam sobie go. I mamy chyba 3 dzienniki tam, czy tam gdzieś była też... czwarta część tego dziennika, nie wiem. No wezmę to moto, to coś i ten grzebowy to otworzymy na chwileczkę. Nie są cięcy, kurde, tam chciałem powiedzieć coś bardziej niebezpiecznego. Wyklęty przemytnik.
aspekt wściekłości. Mój atak nie przynosi żadnych efekcików. Siedem, jakby co sobie wezmę, przywołam kolejną przeciłkę. Aby im pomóc chłopakom i dziewczynom. Jeszcze jakieś tam dodatkowe punkciki do walki bronią mi się mogą przydać. Ktoś mi tutaj wziął i cieknął z tego. Aha, mam tutaj też obronatacze, jakby co. To się poniosłem. Aspekt strachu. No i troszeczkę wolniej życie bierze i spada. A jemu życie spada wolniej, no bo kuczą bierze i cały czas to życie. Czy farkas trafiłem ten spadek, panie farkasie? Przestań sobie kurna ta życie brać z moich przyjaciół. Chyba że łukiem bym tutaj brał go opakową, żebym ten cały paraliż brał, no i prostą. Się stara leczyć, co za kurwa, to ma ta gość. Dawaj, już powiem, się udało. Okej. Okay. Mamy strażnika, dlaczego się on na mnie tutaj bierze? O 5. Lecimy, lecimy powoli, tutaj będziemy radzi rozwalać. Ja farkasa bije kurde w farkasie. Emile Buchart, tak? Coś się chce mnie, ja tego nie wiem, z jakiegoś to powodu. Przywołania dostał do poziomu 54. To tutaj jest ta cały gościu. Nie jest ze mną dobrze. Miasto tej strony tutaj koło tego, tego jakieś może mi tylko sobie wezmę i wybiję czegoś, czego by nie.
Przy klatce kondycji, bo dzisiaj ja tego mam cholerę jasna, aż za dużo. Wszystkie choroby zdrowia. Zwiększa zdrowie, to na przykład nie. Zwiększa zdrowie o 60. Już jak zauważyłem, możemy się ten. Coś tutaj zawsze nieciekawego przy tym tygowało. Ma gildi, mogę go tutaj przeszukać, ma kilka strzał i kilka strzał. Jakiś łuk, ale ten łuk na ten etap gry to mnie aż tak bardzo nie intryguje. Ja to przeciwnika trzeba wziąć i rozwalić, kurde, to już go tutaj biorę i tłukę. Czy się oni go tu mi tylko? Bo chciał mi tutaj wziąć i przywołać. No gdzie ty się bierzesz i ten tegujesz? Leczysz, znaczy się. Broń jednoręczna wzrosła do poziomu dosyć dużego, tak? Mogę cię wziąć, tak? List z domu, zbroja, ostrzy. Wow, nie spodziewałem się tego. A też 57. Pełm ostrzy. Łuty ostrzy, rękawice ostrzy, miecz ostrzy, taka katana z zajmiaszcza, no i tarcza ostrzy. Nie no, zajmiaszczy się jeszcze z tego powodu. Mogłem sobie go wziąć jeszcze też próbować, zapewne. Mogę ich przeszukać, nie. Tutaj jest cały czas E naciskam, ale nic tutaj ciekawego nie mogę wziąć. Wyklęty przemytnik, mamy tego typu rzeczy. Mączki kostne, szczerze mówiąc, tutaj mogę sobie wziąć, no i podnosić jakiś mieczek, jest ciekawy. Znaczy ciekawy, nie no już. Jakaś tarcza tyle bierze i leży mi na drodze. Grobowiec żony strasznika, to mamy jeszcze coś ciekawego, czy nie? Na górze nic nie widzę, ale widzę, że tutaj na prawo możemy sobie pochodzić po tych lochach. Maga jakiegoś ciekawego mam. Może coś tutaj chyba podniosłem, ale nie pamiętam co. Coś na temat domu. W księgach w tym momencie o tym pamiętam, tak więc chciałem sobie to wziąć, no i przeczytać. List z domu. Jak to brzmi? Pięknie brzmi, tak? Pierwszy, drugi, trzeci taki zamiaszczy. Jakieś tam strzała, bierzemy. Naciskam, ale nie mogę tutaj wziąć i poszukiwać tych gości. Tutaj nic ciekawego, tutaj też nic nie widzę i tam jest w sumie też pusto. Mam jakieś fajne rzeczy, które mógłbym wziąć, no i posprzedawać. Jod mnie tutaj interesuje, tam. Przewrócić dokumenty miecza w tym momencie. Mamy tą zbroję ostrzy, kurde, jak to fajnie wygląda. Ostrzy mieliśmy w Morrowindzie, jak dobrze pamiętam. Fajny hełmik. Tytuł. Podobny do tych całych samurai, tak? O, jak to pięknie wyglądało. Take. Daft fuck. Wykonałem zadanie mieczy. Chodziło na dłuższe zadanko. Okej, spoko, co to jest zamiasz. Czyli mamy kolejny zamiaszczy sprzęcik, który możemy sobie wpakować do naszego zamiaszczego domku. A później udać się na kolejną jakąś ciekawą kurna ta misję, tam. Mamy mapkę, gdzie tutaj jest w ogóle wyjście tutaj na lewą. Duże nory, tam.
Coś miało być, zapomniałem w tym momencie co. Więc mam ciekawą sytuację. Ale to go sprawdziłem, to mam miksturkę do życia. Jakieś tam rzeczy ciekawe w tym tego. Ten mieczyk chciałem sobie sprawdzić. Ok, sobie już w tym momencie przypomniałem, kurde, ten mam pamięć zamiaszczą. Skrójcie do sprzedaży. Później udamy się do tej całej gildii złodziei. Wszystko im posprzedam, to co nam nie będzie potrzebne. O, jest coś takiego. Takiego brzasku obrażenia 19, ciężar 16, 2044. 2449 obrażeń. Za dnia zadaje 7 punktów obrażeń od ognia. Nocą zadaje 7 punktów obrażeń od mrozu. Po zgładzeniu 12 stworzeń absorbuje 5 punktów zdrowia lub magii. Zabite stworzenia 0. To co 12 różnych istot, to mi się bierze i odnawia coś takiego, albo mamy tutaj aż przez 17 plus 10 16 plus 10 to jest 26 19 plus 7 też 26, tak? No powiem wam, że sympatyczny mieczyk. Kulkan z niej czyta. Brak zadania. Kasie, troszeczkę mi tutaj bierzesz. I blokujesz drogę wyjścia. Nie chcę zaraz wyjść, pomocy. Barkasie. Czyli mamy się w tym momencie na prawo. Mi się przydało tutaj, kurczę, dojść do gildii złodziei, moi przyjaciele. Pięć. Kup se klej, mój przyjacielu, gdzie jest, kurczę, ta cała gildia złodziei. Pełknina. A nie wiem, będziemy się prowadzić tutaj ten. Zapewne. Mam dosyć dużo w tym momencie, kurna, dlatego wyszczerby na bania. I jeszcze u dźwigu, tak więc tego typu rzeczy mógłbym sobie wziąć i podnosić. Tych naszych przyjaciół zamiaszczych, jak ja zawała mi strasznie z bramami, tęskniem, jojo. Nie obchodzi mnie, czy mistrz gildii jest twoim najlepszym kumplem. Rozłupię ci czaszkę, jeśli spróbujesz jakichś sztuczek. Nie chcesz przypadkiem zarobić? Nie. Chyba miałbym dla ciebie pracę. Jest moja przyjaciółka u Kosiana. Więc to ciebie wybrał Brynjolf. Witaj w naszej rodzince. Jestem jednym ze strażników gildii. Strzegę Delwina. Ach, trochę tego, trochę tamtego. Ładnie brzmi, co masz ciekawego na spodzie, tak? Bointowy sztylet, bointowe rzeczy, bointowy łuk. Jest ciekawy ten kuczek. Taki ebonitowy łuczek mam, który przywołuje jakieś tam detry. Pełnia wchłania 20 obrażeń. Hmm. 25 punktów obrażeń od ognia. Płonące cele odnoszą dodatkowe obrażenia plus 12. To jest, kurczę, najlepszy sztylet, jaki w tym momencie widziałem. Pewnie klej to dłuż. Bierzemy ten sztylet, czy nie? Ożogi. Kurde, jaki fajny sztecik. Potężne obrażenia, kurczę, zdaje. Ciężar 4,5. A biorę, będę ją później, jakby to kasa, to. To już nic nie masz ciekawego, co masz ciekawa. Ceny lepsze, niewidzialność przez 50 sekund. Jak nie widziałem, mogłabym się przydać. Obrażenie od ognia, 33 wytrychów mamy. Najpierw ci podaję jakieś tam rzeczy, które szczerze mówiąc nie są do niczego potrzebne. Zostawimy kilof, mamy kilof 90, wiesz, tego typu szczały. To idzie na ten alkowy szlet, ci mogę sprzedać, to sobie zostawimy, nie wiem po co, też biorę i z tym przez cały czas hasa. Szlecie, którym sobie kupiłem. Sztylet, no to piękny, cudowny, zamiaszczy przedmiocik. W strojach buty ostrze, to sobie zostawiamy, są ładne takie buciki, ostrze.
sprzedanie lepsze, kradzież kieszonkowa lepsza, zwiększenie zdrowia, to jest tego całego sympatycznego spotka. Pierścionek kiedyś sobie go wziąłem, no i kupiłem, czy kupiłem, wymieniłem, nie wymieniłem sobie go za zbroję tą płytową. Zbieranie zamków do zdrowia, plecak, łowcy, to ja... Nie mam go założony, chyba miał. Ostrze rękawity, nasza tarcza, tarcze ostrze i zbroja ostrze w miksturkach, łuki zadają. Dychać pod wodą, udzik zwiększony o 50, kradzież kieszonkowa łatwiejsza o 50, czy jeden punkt życia. Zwiększę magię, to ci mogę sprzedać, zdrowie 75, ci sprzedam magię, to ci sprzedam pełne, do magii niewidzialność przez 50 sekund, to się może przydać. Granacja przyspieszona, udzik zwiększony, no to masz lepsze ceny 10%, to nie jest mi potrzebne. Czy wszystkie choroby tego typu rzeczy mogę sobie wziąć i zatrzymać? Zwiększenie zdrowia 20 punkcików. Obrażenia od trucizny 35, te. Udzik zwiększony o 40. Większe zdrowie o 60. Masz. Sobie kondycję celu. Panie alienację magii celu o 100. To jest dosyć dużo. Ale aż 14 mam takich, kurna. Które sobie zostawimy. Już kasy nie, ten nie ma. Ta kobieta piękna, co tam zamiasz. To sobie takie zostawimy tutaj. 20 obrażeń od trucizny, otwieranie zamków łatwiejsze o 30%, 50% obrażeń od trucizny. Okej. Zwoje tam. Uży ognia. Grupowe paraliż mam tutaj już na typu chleb, wino, pomidory. I składniki. Składniki są potrzebne. Księgi mogę się na pewno jakieś wziąć i posprzedawać. No i mis mi się tutaj dosyć dużo wzięło. No i nabrało. Większy klejnot dusz. Nawet trochę świeczniki mamy. Nie wiem, jaką cholerę. No i tyle. I tak się właśnie stało, moi drodzy przyjaciele. Mikstur ci mogę wziąć przed jeszcze jakieś tam. Widziałem, że miałem dosyć ciekawe. 8 mi zostało, da? 8. No to 2. 3 ci sprzedamy. Zostaniemy 5, okej. Okay. Dzięki, kobieto. A teraz muszę cię przeprosić. Dobra, weźmiemy i zajmiemy się tutaj jeszcze czymś ciekawym, da? Odszukaj. Małego siekacza, to mnie interesuje. I długo sobie porozmawiam, dlaczegoż to by nie. Bo różnych zdanków. Nie chcesz przypadkiem zarobić? Musisz chyba coś miałbym dla ciebie pracę. Jasne to. Wiesz, że jestem za. Miodosypni węszy nowy strażnik. Możesz coś z tym zrobić? Z przyjemnością. Nie będzie cię już więcej niepokoił, obiecuję. Ciekawa informacja na temat miodosypni. I na zewnątrz. Ja o tym długu pasowo pogadać. Może dzisiaj zrobimy jakieś tam zadanko do tego całej gildii złodziei. Udam się tutaj całej miodosypni. Mój bracie w zbrodni, czego ci trzeba? Runa się mnie coś pytała ciekawego tam, poziom 42. Nie mamy tam ten cały łańcuch do pociągnięcia. Ty goście przez cały czas patrolują, czegoś szukają kogoś. Musisz się chronić. Kup zbroję od grelki. Musimy pogadać na temat tego długu. Chcesz coś kupić, czy tylko poćwiczyć? W innym wypadku odejdź. Ludu pękniny, usłysz me słowa. Powrót smoków to nie przypadek. To tylko jeden ze znaków. Znaków pokazujących, że Mara jest niezadowolona z waszego ciągłego pijaństwa. Odłóżcie naczynia wypełnione ohydną cieczą i przyjmijcie do serc nauki pokornej służki Kin. Nie, nie, Maramalu. Rozmawialiśmy już o tym. Ale nie? Kirawo, z pewnością się zgodzimy, że należy tym ludziom uświadomić, jakiego chaosu są źródłem. Dobrze. Wszyscy słyszeliśmy o smokach i ich powrocie. Nie ma potrzeby używać ich jako wymówki do nękania naszych klientów.
Dobrze więc, Stalenie. Opuszczę to siedlisko nieprawości. Nie wykopujemy cię. Po prostu zostaw kazania w świątyni i pozwól nam grzeszyć w spokoju. Pozwól nam grzeszyć w spokoju. Ktoś będzie... Masz pracy? Chcę, by ktoś przekazał wiadomość Sibiemu Czarnej Róży. Ten gościu będzie dla nas miał jakieś zdanko. Szukasz pracy? Chcę, by ktoś przekazał wiadomość Sibiemu Czarnej Róży. Więc o co chodzi? Jaką wiadomość? No cóż, niedawno rozmawiałem z Sibim Czarną Różą o kupnie Mroza. Jednego z najlepszych koni rozpłodowych Skyrim. Zgodził się go sprzedać. Zapłaciłem Sibiemu z góry połowę ceny za Mroza. Ale zanim mi go dostarczył, Maven kazała go zamknąć. Sibi uważa, że to unieważnia naszą umowę. Nie, nie unieważnia jej. Porozmawiaj z Sibim w moim imieniu. Potem przyprowadź do mnie Mroza i daj mi dokumenty rodowodu, które świadczą o jego wartości. To powinno być łatwe, dzięki. Na razie mnie to nie interesuje. Dobrze czynisz. Nie pożałujesz tego. Idź do więzienia w Pękninie i porozmawiaj z Sibim. Niech ci powie, gdzie jest Mróz i jego dokumenty rodowodowe. Dostarcz mi konia i papiery za mury Pękniny. Dobrze zapłacę za twój czas. Dlaczego Sibyl trafił do więzienia? Może sam powiesz o tym Sibiemu? To drugie. Cóż, nie lubię strażników i więzień. Szczególnie, gdy trzymają tam mojego współpracownika. Spotkamy się za miastem. Okej, czyli dlaczego Sibyl trafił do więzienia? Nie mam pojęcia. Ale cokolwiek zrobił, musiał wkurzyć Maven. Żaden strażnik nie zamknąłby Czarnej Róży bez zgody staruszki. Okej, dzięki za wszystkie informacje. Spotkamy się za miastem. Kobietom muszę sobie porozmawiać. Z czym masz problem? Niczym ciekawym. Chcę zapytać o dług Kadera. A może, a więc zdradzisz mi swoje prawdziwe imię? Słuchaj, tak naprawdę cię nie znam. Nawet nie znam nikogo stąd. A w ogóle dlaczego cię to obchodzi? Nie jesteśmy rodziną. To interesy. Musi być jakiś powód, przez który jesteś tak wściekła. Chcesz się czegoś o mnie dowiedzieć? Dobrze, opowiem ci. Opowiem ci o tym, jak byłam młodą dziewczyną, ledwie nastoletnią, mieszkającą na odludnej farmie. Nie mieliśmy pieniędzy na utrzymanie rodziny. Jedliśmy te same pomyje, które dawaliśmy świniom. Brzmi okropnie. Zaczekaj, to nie wszystko. Bandyci napadli na naszą farmę. Zabili całą moją rodzinę, choć nawet nie podnieśliśmy na nich broni. A teraz najlepsze. Wzięli mnie jako zdobycz i gwałcili przez 2 tygodnie. Bandyci podawali mnie sobie jak... Okej, nie musisz mówić dalej. W porządku. Chyba musiałam o tym komuś powiedzieć. Dźwiganie takiego ciężaru zaczyna boleć po pewnym czasie. Rani od środka niczym sztylet wbity w serce. Jak udało ci się uciec? Z czasem udało mi się zdobyć ich zaufanie. Wreszcie pewnej nocy wzięłam nóż, zaczekałam aż zasną i poderżnęłam im gardła. Wiesz, nigdy nie wróciłam na tę farmę. Nic tam na mnie nie czeka. Oto moja smutna historia. Co o niej myślisz? Brzmi nieźle. Wciąż mnie zdradziłeś swojego prawdziwego imienia. Może kiedyś to zrobię, ale nie dziś. Za chwilę, tak? Chcę zapytać o długę Kadara. Nie wtrącaj się, to moja sprawa. Zajmuje się tym gildia. Kadra, tak? Wyświadcz mi przysługę i odpuść ten dług. A niby po co? Sporo już na nim zarobiłam, a jeśli wycisnę coś jeszcze, będzie to niezła premia. O, chwileczkę. Rozumiem. Mam ci dać działkę. Inaczej doniesiesz na mnie Brynjolfowi. Słuchaj. Dam ci pieniądze, jeśli zapomnisz o całej sprawie. Mam umowę. Zapomnij. Porozmawiam z Brynjolfem. Hej, hej, spokojnie. Zastanówmy się nad tym. Ech, dobrze. Powiedz Szadrowi, że może zapomnieć o długu. Okej, dzięki. Może zobaczymy się w gildii? Do zobaczenia. Masz tupet, wracając tu po tym, co się stało, Kirawie.
Chłopie, to taki raz musiał zapłacić kasy, nie chciał ją zapłacić. Moje umiejętności w boju są niezrównane. Masz szczęście, bo można je wynająć. Po cóż zatrudniać byle żołdaka, skoro można mieć mistrza sztuk tajemnych? On jest w sumie dosyć dobrym magiem. Dubny, nie ciebie mam naszego przyjaciela, jakim jest Farkas. Mój mąż bar najlepsze jedzenie w Skyrim. Bardziej przejmuje się pękniną niż sobą. Jak pierwszego dnia zbiorów. Przestępczość i korupcja w pękninie dają mu się we znaki. Bercy obawia się, że ktoś chce odebrać nam Lombard Krasnika. Myślę, że ma paranoję. Driva. Może kęs świeżego mięsa na zaspokojenie apetytu? Jak ci się udaje utrzymać żywność w świeżości? Rzeźnik z Elinir, małego miasteczka przy granicy Hammerfell, nauczył mnie pewnej sztuczki. Pokazał mi, jak ścierać na proszek zęby lodowych upiorów. Dzięki niemu wszelkie potrawy zachowują świeżość. Ale oczywiście tylko przez jakiś czas. Zapasów nigdy za wiele, więc jeśli znajdziesz 5, to z chęcią je odkupię. Dobrze, znajdę ją. Dzięki. Zaczynałam obawiać się, że się skończą. I musimy zęby ci dać, te. Wiesz może, gdzie znajdę lodowe upiory? Na północy, tam gdzie jest śnieg. Na twoim miejscu uważałabym. Podobno Nordowie polują na nie w ramach jakiegoś obrzędu inicjacji. I nie wszystkie starcia kończą się zwycięsko. Ostatni podróżnik, który mi je sprzedał, twierdził, że znalazł je w miejscu zwanym Starostokiem. Uważaj na siebie. Podobno jakiś smok ma tam leże. No, plotki w tym momencie dosyć ciekawe rzeczy, się dowiadujemy, tak? Powiedzmy, Gildis, złodziei, to są szczurzy, no ja wiem wszystko. Uważaj na siebie, szukając tych zębów. Te dranie są niebezpieczne. Kurczę, kupę dodatkowych tutaj mamy zadań takich pobocznych, jeśli chodzi o zbieractwo i te sprawy. Ale tutaj musimy gościowi oddać zadankę. Czy tutaj mam jeszcze jakieś inne zadanko, moi przyjaciele? Czekajcie, kurczę, się dobiera i dosyć ciekawo bawię. Na razie nie. Znak Libeli musimy tutaj znaleźć od trzech gości, którzy znajdują się w tym mieście, tak więc ja sobie to tutaj wezmę i porozmawiam. Najpierw będziemy na zewnątrz sobie weźmiemy i to zadanko zaliczymy. Oprócz tego porozmawiam sobie z jeszcze jednym gościem na temat tej całej Libeli. O, tu jest gość, z którym możemy sobie porozmawiać na ten temat. F5? Mam naszego kochanego kucyka, jak on pięknie cudownie zamiaszczył, go nie wiem. Ten cały juk, jaki on jest. Mam konie do podkucia, więc streszczaj się. Kupić mapę dzikich koni. Życie poza murami musi być niebezpieczne. Niczego się tutaj nie obawiam. Mury są jedynie miejscem schronienia dla słabeuszy. A ja nie jestem słabeuszem. Właściwie mogę się założyć, że mam najsilniejsze ramiona w całym Skyrim. Założę się, że nie masz racji. O, chyba ktoś chce stanąć ze mną w szlanki. Może tak. Co powiesz na przyjacielski zakład między naszą dwójką? Założę się o całą sakiewkę Septimów, że pokonam cię w walce na pięści. Jeśli na to przystaniesz, będziemy walczyć, dopóki ktoś z nas się nie podda. Może tym razem? Nie winię cię. Gdybym był na twoim miejscu, też bym stchórzył. Cóż, oferta wciąż jest aktualna, jeśli się kiedyś zdecydujesz. Spoko, ty poboczny zadanki, jakby ktoś chciał kupić konia. Helga dała ci znak Libeli, oddaj mi go. Ha? O czym ty mówisz? Nawet nie wiem, co to jest. Daj mi to, nikt się nie dowie. Perswazja, nie perwersja, jak ostatnio powiedziałem. Posłuchaj, chyba mylisz mnie z kimś innym. Daj mi to, albo pożałuję. No to zastraszymy gościa. Nie chcę wyrobić sobie w pękninie złej opinii, ale Helga wymknęła się spod kontroli. Chciała spróbować tego w stajniach, więc się zgodziłem. Jeśli tak bardzo pożądasz tego symbolu, to weź go sobie. Dzięki informacje. Mogę kupić konia, dlaczego masz domek konio gnoj? Od lat mnie tak nazywają. Jeździłem konno od małego. Konio gniot. Niczego nie lubiłem bardziej. Im bardziej rosłem, tym większych potrzebowałem wierzchowców. Pewnego dnia, gdy byłem pijany w sztok, dosiadłem biednego źrebaka.
Złamałem mu kręgosłup. Od tego czasu nie jeżdżę. Ja, jak to brzydko brzmi. Konie gnioty. Ja chcę zmienić siodło mojego konia. Oczywiście. Zwykłe siodło, 100 sztuk złotych monet. Białe siodło, 100 sztuk złotych monet. Carskie siodło. Siodło ogromowładnych. Zdejmij siodło, to cesarskie. Bo białe. Zobaczymy cesarskie jak wygląda. Siedło konia zostało zmienione, spoko. Nie chce ci się chodzić, co? Cóż, jesteś we właściwym miejscu. Do następnego razu. Wiedzmy kucyk zamiaszczy. Koniku, idzie. Ej no, gdzie jest mój koń? Równa. Konia mi gdzieś zajmali. A tam stoi chyba zezwolony, czy nie? Panecku, jak tym wygląda z tym całym cesarskim tym? No, w sumie, że tak źle nie jest. Idziemy tego. Zadanko do łączyć brodnia. No tym ja się teraz panuje mgła. Stajnie w pełni, nie musimy tutaj porozmawiać sobie z gościem. F5 jakby co czasami mogę sobie coś wziąć i podkreślić od kości, kurczę, czego by nie. 3-9 sztuk do tych momencie, nikt się nie dojeżdża, tej mi wbija się poziomy i tak dalej, i tym podobne. Młodziom jakieś rzeczy, to jakieś mam miksturki dosyć ciekawe. Miksturka pomniejszego uzdrowienia bierzemy. Panecku. Udało się z Sapphire? Miałeś już długu u Sapphire. Na 8 bóstw! Naprawdę dała się namówić? Nie wiem, co powiedzieć. Nie miałem pojęcia, że kogokolwiek w pękninie obchodzi mój los. Posłuchaj, trzymałem to na czarną godzinę, ale chcę ci to ofiarować. Wydawało mi się, że może się przydać, jeśli Sapphire po mnie przyjdzie, ale teraz już się nie mam czego obawiać. Mikstura przedłużonej niewidzialności. Pokoty ze zemiaszczu. Lepiej już pójdę. Mam jakieś dzieci, mam jakiegoś gościa, no to z tym gościem wcześniej rozmawialiśmy, w pędzie jakby co? Zobaczymy co pochowanego po kieszeniach, wytrych jakby co, zawsze się może przydać złoto. No i tyle. Tych rzeczy takich ciekawszych, oprócz tego mogłem sobie jeszcze kilka rzeczy tutaj zajmować, tego się dobra mieć czasy. Mieszek, w którym jest 32 sztuki złota, oprócz mamy tutaj kufel, który jest pusty, szkoda. Szafa, w którym mamy jakiś ubiór, tutaj mamy uczeń. Kupę kasy. Dobra, wychodzimy z tą kurczą chatą. Wziąłem, pocisnąłem jakiś tam przycisk myszki. Nie, myszki, tylko klawiatury. Czyli jeden zadanko zostało wykonane, jeszcze mi dwa zostały mniej więcej. Pęknina. 42 poziom mamy. Mamy jeszcze dwie osoby do obczajenia tego gościa. Nie mamy o czym rozmawiać, jeśli służysz cesarstwu. Co się stało z twoją córką? Lilia wiele lat temu przyłączyła się do gromowładnych, gdy w Skyrim zaczęły się pierwsze potyczki. Byłem z niej bardzo dumny. Służyła w szeregach zbrojnych dziewic, używała swych umiejętności do leczenia rannych. Nigdy w życiu nie wzniosła oręża. To nie miało znaczenia. Cesarscy żołnierze ścieli ją, zabili jak psa i zostawili jej ciało, by gniło w błocie. I dlatego nie spocznę, dopóki nie dołączy do niej każdy cesarski żołnierz, a Ulfric nie zasiądzie na tronie Skyrim. No to już wiemy skąd tak nienawidzić cesarstwa. Chcą zniszczyć naszą historię w imię jakiegoś przeklętego traktatu. Ziemia, na której stoimy, nasiąkła krwią naszych przodków. Walczyliśmy o tę krainę i ginęliśmy za nią. Cesarskie psy odebrały mi córkę i na Talosa nie oddam im już nikogo. Ogo, dzięki za informację. Wspieraj Ulfrica lub zgiń próbując. Nie ma półśrodków. O, oczywiście, że tak mój przyjacielu. Ametyst bez skazy. Jaki ametyst był potrzebny? Będziesz wraca do poziomu 61. Spoko. 1 na 3 taki mnie interesuje. Rubin.
Specjalność czarnych róż. Złoto. Chyba tyle wystarczy. Nie bym tutaj brał i kombinował, nie wiem jak bardzo. Mam dwie rzeczy do przejęcia. Jeszcze mamy tą papkę, o którą możemy porozmawiać sobie. Miło cię poznać. Jestem kapłanką w świątyni Mary. Czego ci potrzeba? Dynibalu, fajna ma nazwę. Grelka, chciałbym z tobą porozmawiać o tej skórzanej zbroi, którą od ciebie kupiłem. Ja już puszczać. Dobrze. Naprawa będzie kosztować 5 septimów. Czemu miałbym płacić za naprawę czegoś, co dopiero kupiłem? Dobrze, dobrze. Przynieś to jutro, zajmę się naprawą. Świeże mięso i owoce. Fajnie, patrz nas. Pierwszy raz w mieście. Na ryby pewnie. Jesteś rybakiem? Mam najlepsze ryby w całej pękninie. Jestem też właścicielem tutejszej przystani rybackiej. Zaczynałem mając tylko jedną wędkę, a teraz posiadam cały budynek i dwie łodzie. Nieźle jak na Norda w średnim wieku, co? Szkoda, że tak samo dobrze nie idzie mi walka z ubóstwem tego miasta. Nivenor myśli, że tracę tylko czas, ale ja mam inne zdanie. Okej, kto kupuje twoje ryby? Mój połów idzie na sprzedaż do dużej części Skyrim. Dla mnie wart jest swej wagi w złocie. Jedynym niewykorzystanym rynkiem jest Markart. Właśnie dostałem jednak wieści, że kleper ze Srebrnokrwistej może być zainteresowany. Jeśli będziesz zmierzać w tamtym kierunku, byłbym wdzięczny, jeśli dostarczysz dla mnie stosowną umowę handlową. Oczywiście za wynagrodzeniem. No to spoko. Świetnie. Klepr zapłaci ci, gdy dotrzesz z listem. Proszę. Umowa kupca dodana. Okej, Helga dała ci znak Dibelli. Wyglądasz na osobę oddaną działalności charytatywnej. Musisz się chronić. Tak, ktoś tu musi być. Spójrz tylko na to, jak wygląda ta zabita dechami dziura. Na ulicach panoszą się żebracy, przestępcy są bezkarni, a przedsiębiorcy uciekają z powodu nadchodzącej wojny. Regularnie wkładam do puszki ofiarnej w świątyni solidną sumę. Choć tyle mogę zrobić, by pomóc. No to spoko. Z twoich ust padło imię Niveron. Nivenor to moja żona. Nigdy nie pojmę, jak udało mi się usiedlić tak piękną istotę. Mamy trochę odmienne zdanie na temat mojej dobroczynności. Według niej ludzie stają się przez to leniwi i roszczeniowi. Staram się ją zabierać ze sobą do świątyni Mary na nauki u Maramala, ale ona woli chodzić na zakupy. Co kto lubi. Pani to brzmi. Okej, Helga dała ci znak Dibelli. Oddaj mi go. Nie mam bladego pojęcia, o co ci chodzi. Nigdy nie poszedłbym do łóżka z nikim poza moją kochaną żoną Nivenor. Daj mi to, nikt się nie dowie. Fazja. Posłuchaj, to była tylko jedna noc, dobra? Musiała mi coś wrzucić do picia. Od tamtej pory nie byłem nawet w spalni. Po prostu zabierz to cholerstwo. Nie chcę tego więcej oglądać. No to wszystko się w tym momencie wyjaśniło. Pamiętaj o datku na świątynię. No i chłopak ucieszony, szczęśliwy, tak dalej, tym podobne. Chcesz przeżyć? Bierze mięso i owoce. W ukryciu. Klucze różnego typu, wino, 52 sztuki złota, srebrny pierścień, tak dalej, tym podobne, to bierzemy kasę. Kupujcie, póki są. Pompa, już rozmawiałem. Jesteś w pękninie w celach turystycznych? W domu Mary wszyscy są mile widziani. Jeśli szukasz jałmużny, rozmawiaj z moim mężem. Jeśli chcesz towarzystwa, to chyba mogłam trafić gorzej. Mam najlepsze... Praca na przystani rybackiej w pękninie nie jest łatwa, ale można co nieco zarobić. Polecam jeszcze jeden gościu, który dostał ten znak tej całej Bidelli. Miodosytnia czarnych róż. Nie patrz tak na mnie. Kim jesteś, by mnie oceniać? Nadzoruję tu proces sycenia miodu. Czego chcesz? Wiem, jak sobie z tym poradzić. Maramal myśli, że jest taki cwany. Mówi mi, że Mara oczyści mą krew z plugastwa. Ale co on tam wie? Dobra, pane Sku. Jestem dość zajęty. Pomóc w czymś, czy mogę już wracać do pracy? Powiedz mi o Marven Czarnej Róży. Pani Maven mogłaby kupić lub sprzedać w Skyrim kogo tylko chce. Nie byłbym zdziwiony, gdyby się okazało, że to ona pociąga za sznurki w tym mieście.
Zawsze jest mile widziana w mglistej twierdzy. Tak między nami. Myślę, że ma w cesarstwie dość wpływowych przyjaciół. Ostrzegam cię, nie wchodź jej w drogę. Zatrudnia kilku sprzątaczy, którzy potrafią zrobić porządek z każdym. Jak to ciekawie brzmi. Prowadzisz mnie do zasytnią czarnych róż? Maven Czarna Róża chce, bym dopilnował, żeby miód nie przestawał płynąć. I to właśnie próbuję zrobić. Nie bacząc na tych wszystkich leniwych i bezużytecznych ludzi, co dla nas pracują. Odkąd zostałem nadzorcą produkcji miodu, interes idzie jak nigdy dotąd. A jeśli interes idzie dobrze, ja jestem bogaty. Pojmujesz? Wszystko zajmiaszczą tutaj, kurczę, ją składa w jedną kupę. Helga dała ci znak debili, tak? Debili, oddaj mi go. Pani May, nie, no to zawsze ostrzegam cię, nie chcę to dać. Jej w drogę. Daj tutaj trzeci. Zatrudnia kilku masz nierówno pod sufitem. Jak śmiesz rzucać takie oskarżenia? Zaraz tam oskarżenia, daj mi to, nikt cię nie dowie, perswazja. Jeśli się wyda, że z nią spałem, stracę cały szacunek w miodosypni. Weź znak, jeśli tak bardzo go chcesz. Wiele hałasu o nic. Okej, czy w tym momencie znak zostało wykonane. Dobra. Może teraz będę mógł wrócić do pracy. Ej, nie patrz tak na mnie. Uwaga, pracownicy. Kim jesteś, by mnie oceniać? Kobieta, od ciebie nic nie chcę. Tego typu mamy tutaj ciekawe listy. Nadzoruję proces sycenia miodu. Czego chcesz? No i co? Witam. Pozwól, że zaproponuję miód czarnych róż. Najczystszy napitek w całym Skyrim. Służymy tylko najlepszym napitkiem, czyli miodem czarnych róż. Podać? Powiedz mi o Maven czarnej róży. Wspaniale jest dla niej pracować, aż czasem głupio brać za to pieniądze. A właśnie w zeszłym tygodniu mówiłem innym pracownikom miodosytni, jak dobrze jest pracować dla tak szacownej rodziny. No dalej, rzuć z siebie ten ciężar, perswazja. Perswazja. Dobra, słuchaj. Jeśli ktoś usłyszy, że źle mówię o miodosytni albo o rodzinie, to już po mnie. Jestem już czwartą osobą w przeciągu roku, która pracuje na tym stanowisku. Poprzednie trzy spoczywają na dnie jeziora Honrich. Weź sobie moją radę do serca i zmywaj się z pękniny przy pierwszej lepszej okazji. Ciekawy gościu. To sprawia, że miód czarny róż jest tak wyjątkowy. Pani Maven rozwija tajemną recepturę miodu czarnych róż od kilkudziesięcioleci. Używa sekretnej mieszanki przypraw, świeżego miodu z posiadłości Złotoblask i zaprojektowanych na zamówienie antałków do leżakowania. Nawet ostatni łyk z dzbana smakuje tak dobrze jak ten pierwszy. To zabrzmiało jak wyuczona formułka. Cholera, przepraszam, nie jestem w tym zbyt dobry. Tylko nie mów nic Maven, dobrze? Kilka tygodni próbowałem się tego nauczyć i jeśli zobaczy, jaki jestem głupi, to się mnie pozbędzie. Gorsze rzeczy niż wyrzucenie z pracy. Ta, zwolni mnie. To właśnie miałem na myśli. Okej, okay, dzięki. Odwieź nas jeszcze. Oko, kiedy was odwiedzę, mi się przyda to pan na mnie, więc sobie chciał porozmawiać. To są jakieś te odgłosy, list do Maven. Od Maven, ta komoda. No pokręcić tutaj w sumie możemy. Może coś ciekawego udamy się znaleźć, złamać, dorwać i tak dalej, bo dam jakiś. Nie widzę tutaj nic ciekawego, szczerze mówiąc. To są jakieś miksturki te ozdrowiania. Do kondycji moglibyśmy sprzedać jakieś te miksturki te. W worku mamy trzy pomidorki. Maven szukamy, nie wiem dokładnie gdzie w tym momencie mógłbym ją wziąć i znaleźć. To się schodzi na dół, to się schodzi do tej całej ich piwnicy. Mamy kufer, który jest pusto. Jakieś różnego typu
jedzonka i tak dalej, to potem do Skyrim, okej, tędy możemy się wziąć i pronieść. Nadzoruję tu proces sycenia miodu. Czego chcesz? Wyglądasz na kogoś, kto nie pogardziłby odrobiną alkoholu. Co powiesz na trochę taniego miodu? Coś dla miodosytni? Jasne. A jak inaczej mógłbym taki dobry towar sprzedawać tak tanio? Myślisz, że stara Maven rozdaje to ludziom za darmo? Dobrze, że tyle zarabia. Łatwiej mi uszczknąć. Co nieco na boku. Dasz mi trochę miodu? Nie, nie, to zupełnie nie tak. Nie sprzedaję taniego miodu. Sprzedaję dobry miód tanio. Miód czarnych róż. Sprzedaję gospodom miód za połowę jego wartości. Potrzebuję tylko, by ktoś to za mnie dostarczył. Jeśli zobaczą, że wyjeżdżam z pękniny, nabiorą podejrzeń. Szkwany plan. Chcę, by ktoś dostarczył za mnie ten mały antałek miodu czarnych róż do Wilhelma z gospody Willemyr w Ivarstedt. Podrzuć to tam, a on odpali ci coś za dostawę. Zatrzymasz to jako zapłatę za fatygę. A jeśli wpadniesz na Indaryna z miodosytni, to ani mrum-rum. Zakapuje nas bez chwili namysłu. Oko zająć się tym. Dobrze, no to jazda. Okej, co sprzedajesz, bym przecież... Mam najlepszy towar. Miód czarnych róż. Prosto z miodosytni. Najlepsze jest to, że nie musisz u mnie płacić tych kosmicznych cen, które narzuca Maven. To jak będzie? Jak się Maven o tym dowie, to ktoś ją przewolę. Jasne, wezmę jedną 10 sztuk złotych monecik. Proszę bardzo. A, no i proszę bez rozgłosu z tym. Nie jest łatwo dostać to w takiej cenie, jeśli wiesz, co mam na myśli. No spoko, co ty zemaszu po znajomości dostałem jakąś taką zemaszną rzecz. Chyba. Tu. Zapisam sobie, tak? 5 wytrychów mam przy chłopaku sobie. Aż przesyłkę do dostarczenia. No tak, mam przesyłkę, mój przyjacielu. Ej, nie patrz tak na mnie. To jeśli wychodzi do Skyrim. Chyba idziemy tam do zamku, kurczę, cały wziąć i obczaić. Maybe nie udało mi się tutaj spotkać, chociaż chciałem sobie z nią porozmawiać. Dla niej kilka informacji ciekawych. Nadzoruję tu proces Dobra, mnie ten twoje nadzorcze informacje nie powinny interesować. Ojo, moja przyjaciółko. Jesteś w pękninie od niedawna? Dam ci radę. Zatrzymaj się pod pszczelim żądłem. Spalnia nie jest dla ciebie. Fajno, a ty ten cały wisiorek. Gdzie mogę dowiedzieć się czegoś o magii, da? W zimowej twierdzy jest akademia nauczająca magii. Ale to tajemnicze miejsce, a wiesz, jak bardzo ludzie nienawidzą tajemnic. Nadworna czarodziejka Jarla uczyła się tam. Jest bardzo tajemnicza. Zdaje się, że to jest twoje. Co? Jak? Skąd to masz? Nie, nie mów mi. Nie chcę wiedzieć. Słuchaj, musimy być dyskretni. Niech to zostanie między nami. Nikt nie musi o tym wiedzieć. Gdyby wydało się, że praktykuję sztuki Dibelli w pękninie, wygnano by mnie z miasta. Proszę, weź to i nikomu nie mów. Szczególnie Sfanie. Zwój zguby nie umarł, dodano, tak? No to spoko, zanko zostało wykonane. Nie wiem, czemu zawracam sobie głowę. Nie powinnaś. Tutaj lecimy z... rozmawiać sobie z tą dziewczyną, damy jej kolejne zdanko. Będzie się tutaj zamiast cieszyło, tak? Siadłość Helgi. Mam nadzieję, że nie zamierzasz sprawiać kłopotów. Co jeżeli szukasz noclegu, to jesteś w niewłaściwym miejscu. Gdzie jest tak cała dziewczyna, kurczę, młoda, którą chciałam sobie porozmawiać, to mam cały, ten cały znak Dibelida. Ej, muszę sobie porozmawiać, ją. Jak idzie zbieranie znaków? Helga dostała te znaki ode mnie. Wiem. Czyż to nie wspaniałe? Na pewno piszczała jak ślizgacz, gdy je zobaczyła. Od teraz sprawy będą się tu miały nieco inaczej. I to tobie należy za to dziękować. Proszę, chcę ci to wręczyć.
Zostało mi to po ojcu, ale tobie bardziej się przyda. Krasnoludzka zbroja. Dostałem ta. Jasne, odejdź. Przecież i tak masz to gdzieś. Bo ja teraz z tobą przecież rozmawiam, nie? Strój tutaj dostałem ciekawego. Buty ostrzy. Ostrzy, tak? Zdjęcie iluzji kosztuje 20% mniej. Taka zbrojeczka do sprzedania. Praca na przystani rybackiej w pęknieniu nie jest łatwa, ale ej, można co nieco zarobić. Kim jesteś, by mnie oceniać? Ale nikogo nie ocenia, moi przyjaciele. Pójdziemy zatem do pękniny. Jakieś tam kolejne sympatyczne zdanka udało mi się wziąć i ogarnąć. Temu wielkiemu musimy ten cały miód pitny dać, a on gdzie jest w tym momencie? I dalej, a możemy coś się tam wziąć, no to idziemy tam, czego by nie. 32 poziom mamy. Jesteś dla mnie dobrym przyjacielem. Zapisywać czas do czasu. Pięć. Panecku. Nie mamy tu wielu gości. No oczywiście poza tymi, którzy zmierzają do wysokiego Hrodgaru. Mam dostawę od Romula. Dobrze, tylko ciszej. Chcesz, żeby słyszała cię cała gospoda? Wedle umowy musi dojść do wymiany. Mam nadzieję, że to cię zadowoli. Okej. Okay. Nasz nie dostać, spoko. Zaspokójmy ten apetyt, dobrze? I składniki ma pożywienie, nic potem ciekawego. Jeśli znowu tu będziesz, wstąp napić się czegoś. Oho. Ja się tym wszystkim wezmę i zajmę. Mamy granat i coś takiego ciekawego. Koniec znaku został w tym momencie wywalone, wypakowane i tak dalej, tym podobne. Dostarcz umowę sprzedaży jakiemuś gościowi jeszcze. Jak mapka, gdzie to kurczę jest, powiedzcie wy mi. To jest w sumie dosyć daleko do Markotu. Musimy jeszcze jechać, kurna, a ta Markot jest daleko. Jot. I mam tego typu rzeczy, można sobie też kupić domek w samotni i tak dalej, tym podobne, ale nie będę tutaj brał i kombinował. W tym momencie się wezmę i wrócę do mojej chatki. Że trzeba wyjść na zewnątrz, tak? Ale gdzie to jest wyjście? Do Skyrim. Potrzebujesz czegoś? Jesteśmy w tym momencie w tym oto miejscu. Mapa świata L. Jesteśmy w tym oto miejscu. To jaskinie, chata alchemika. Rzecz na pustrze. Biała granie, smocza, pustanie. Farma w tundrze. Idziemy do tej całej farmy. Czy to smoczej przystani? Idziemy do tej całej farmy. Powiem tam kilka rzeczy, które nie są mi potrzebne. I będziemy też kończyć ten rzut. Mam tu naszego kochanego kucyka. I kurczę, jest Farkas. Też spoko, panie Farkasie. Wciąż tu jest. Idź, ja stanę na straży. Dzięki, stary. Mam nadzieję, że to weźmiesz i docenisz. Już jest drugi poziom. Mamy tutaj, mam kurczę, no moje zwierzaki i tak dalej. Tym podobnym to aż tak bardzo nie interesuje. Idziemy do ziemia, tak? Mamy już na typu bronię, zbroję i tak dalej i tym podobne mamy rzeczy krasnoludzkie. Zbroja krasnoludzka, mam tutaj te. Rój ten cały krasnoludzki, mogę tam sobie wziąć i wpakować go. R, daj. Tu, no to sposób zmiaszczu wygląda, nie? Będzie jakieś jeszcze inne zbroje, to mamy zbroje tych. Złodziei, tak? To tutaj sobie wpakujemy ten cały trój kombinał, tak? Ostrzy daj. Miałem ostrzy. Naszyjnik mam przez cały czas przez sobie, nie wiem po co jego biorę i przez cały czas ze sobą tacham te rękowice ostrzy, smocze tarcze, nie, tarcze ostrzy, zbroja ostrzy. Tutaj naszyjnik z rubinem mnie interesuje, no i tutaj mi została ta cała broń, tak? Broń. Ilof mnie interesuje, miecz ostrzy. Mogę to dać? Mogę dać. Na maneki nie można umieścić, jedynie pancerzą to kurczę nie można dać w tej broni, spoko. Miecz ostrzy, pod R sobie go wezmę
i odpalę, tak? Tam sobie go tutaj wziąć i położyć, postawić, powiesić. Tutaj damy ten cały mieczek, spoko. Zatrzyma przy sobie ten oto piękny, cudowny, zły, masz rzecz. Nie rzecz, tylko ten tego, no. Manekin, tak? 19. Kostur damy sobie od tutaj, na przykład. Fajnie wygląda, nie? No i broń mnie tutaj interesują. 19 obrażeń. Brzasku. Fajnie wygląda ten cały mieczyk, nie? Niech sobie tutaj bierze i lasz, da. I oprócz tego w broniach mamy jeszcze jakieś tam rzeczy, czy nie? Przedfity mam 2. Oprócz tego mam te cały zamiast szkieletny, 12 obrażeń. 16 obrażeń. 25 do obrażeń od ognia. Mamy 2 przedświty. No to ja sobie dam tutaj o 10 i na jakąś tarczę sobie te 2 przedświty wpakował. Nie na tarczę, tylko na ten ciemny, który weźmiemy i bierzemy, dam sobie ten cały przedświt, ale on w ten sposób daje się ten przedświt. Dlaczego tak jest? Czekajcie chwilę. Nie, tylko jeden może tutaj powiesić, szkoda. On to tutaj położy jakby co. Że mnie jednego przedświtu broń i drugiego będę za nimi tęsknił, tak? Broń tutaj w sobie w tym momencie w tym czymś chodzi, w tym sztabem sztylecikiem jakby co. Więc łuk musimy sobie go gdzieś też pakować, tylko gdzie? Nie można. Tam jakąś tarczę moglibyśmy pakować jakby co, mam tutaj obojętowy sprzęcik. No to możemy sobie go więzi powiesić, taki łuczyk empatyczny i ciekawy, nie? Czyli broń tutaj już wszystkiego się chyba pozbyliśmy mniej więcej, tam. No i stroje. Mam sobie ten cały naszyjnik, tak? Złoty naszyjnik, nie, ja. Ten oto naszyjnik mam przy sobie, dobra, co? Kiedy indziej sobie weźmiemy i ogarniemy. Już 9 minucik mamy, tam nagrywania. Mamy coś tutaj do zostawienia, czy nie? Bo czekajcie, chciałem sobie wziąć to jakoś ogarnąć, nie mam nic ciekawego. Nasza kosa, nasza ukochana. Nasz ukochany robaczek, to chciałem sobie rzucić okiem na moje przedmiotiki jeszcze, czekajcie, sorry. Jak to wszystko wygląda, no ale chciałem sobie to wziąć w jakikolwiek sposób ogarnąć. Amecyz bez skazy, jest mi potrzebny jakiś amecyz, czy nie? Jest, 2 z 3. Granat bez skazy, jest mi potrzebny jakiś granat? Chyba nie. Większe kondycją. Złożenie mikstru są łatwiejsze o 17. 15. Tego typu rzeczy będą mi potrzebne, dobra, mam czasy. Czyli wychodzimy na zewnątrz, bierzemy Farkasa. W Farkasie jesteśmy tutaj. Ruszamy? Z graną parą, tak? Prowadź! No i wiecie co, w tym momencie zakończyć swój odcinek, moje dosyć przecież będzie troszeczkę krótszy, no ale w tym momencie chciałem się ogarnąć mniej więcej, dowiedzieć co tutaj jeszcze, jakieś zadanki mam i tak dalej, tym podobne do zrobienia. A jeśli chodzi o szczerze, no to jeszcze mam tutaj dosyć dużo różnych zadań takich długich. W następnym odcinku może się weźmiemy i zabierzemy za ten całe, no za całe główne zdanie. Rozmawiać z Sibyl Czarnoróżą. To sobie z tym poznałem, czy gminie. Ale z tym gościem w tym całym więzieniu, tam będę miał też ukradł, będę musiał dla niego ukraść tego całego konia. Ale tak jak mówiłem, się zajmę tym innym odcinkiem, w kolejnym. To więc trzymajcie się ciepło, dzięki wam za uwagę, napiszcie jakiś komentarz. Łapki do góry, łapki w dół. Witacie, wędrowny minstrel i włóczęga Darmozjad. Do usług. Co teraz robisz? Najlepsze są opowieści przygodowe. Kto mógłby taką napisać, nie przeżywszy czegoś wcześniej? Chyba twoja babcia, mój przyjaciel, da, możesz mnie nauczyć retoryki. Nie chcesz się uczyć retoryki, jakby to? Miłego dnia. Jestem w ukryciu. Mity o Szaogoracie. Wow. Pieśń powrotu tą szóstą trucizny, a przy sobie da. Wilcza królowa, księga druga na temat wilczej królowie.
Zwiększa zdolność, ciężki pancerz. Regeneracja jako kondycję przyspieszono 60%. Panie, możesz przy sobie gościć. Ej, panecku. Z takim będziemy bawić się, wezmę i... F9. Witaj. Masz... To kradnę. Pęście, że udało ci się spotkać barda na trakcie. Jakiego tam zaraz barda, chłopie. Mity o szałgracie sobie przeczytałem, to sobie ukradniemy. 90% szansy, że mi się to uda ukraść. Kradzież wzrasta do poziomu 62, mam poziom. Nie wancik mamy w tym momencie, spoko. Powiem ci go sobie weźmiemy awans? Chyba tak. No, dostaliśmy tutaj dosyć ciekawych książeczek, dosyć dużo. Księgi. I to już agoragacie, to chyba wcześniej widziałem mniej więcej. Chciałem już kończyć odcinek, ale dobra, już mniej czasy. Weźmiemy i to jakoś przeczytamy. Ogarniemy i tak dalej, i tym podobne. Czy ząb pieść tą 19? Mowa kupna wilcza królowa. Wilczą królową spotkaliśmy kiedyś. Znaczy wilczą królową, żeśmy spotkali jej ducha. Weźmy co ciekawe z nią zdanko. Będziemy musieli wziąć i sprzedać tej całej gildii złodziei. Naszej przyjaciółce, dobra. Weźmiemy sobie poziom, czego nie. Do czego sobie weźmiemy i wpakujemy punkciki, przede wszystkim do zdrowia, stan. Mnie to jeszcze szczerze mówiąc interesowało. Alchemianie chyba nie. 77 poziom. Retoryka, kradzież. Mnie to interesowało. Wymaga 70, a ja mam 63, to kradzież na razie nie będziemy najbardziej kombinować, tak? Otwieranie zamków, skradanie na stówę, lekki pancerz, łucznictwo, broń jednoręczna, broń dwuręczna, blokowanie, ciężki pancerz, szczerze mówiąc, by mi się też pasował. Zaklinanie 41, tak? 40. Następne raganowe zaklęcia są o 60% silniejsze, też ciekawe. O 20% silniejsze, 25%. Takie rzeczy pasowało mi sobie zacząć tutaj kurczę brać i zaklinać. Przemiana, przywracanie, zniszczenie, przywołanie, iluzja, alchemia. Zemnoraga, wycofowane przez ciebie mikstury i trucizny są o 2 razy silniejsze. Mamy 77, potrzebujemy 80, żebym się tylko pouczył, tak? Wycofowane przez ciebie trucizny są o 25% skuteczniejsze. No to bierzemy to. Wrócicie. 77 do alchemii. No to bierzemy to, no kurczę, co wam mogę powiedzieć. Od ciebie mogę się od razu wziąć pouczyć tego ciężkiego pancerza. Pokaż mi, jak posługiwać się ciężkim pancerzem. Pokażę ci, co umiem w zakresie obrony. 73. 74. 75. 76. No i kolejny poziom kosztuje 3850 sztuk złotych monet. Mistrz. Ciężki pancerz wraca do poziomu 77. Spoko. Tak jest, mój drogi przyjacielu. Pokażę ci, co umiem w zakresie obrony. Pokażę ci, co umiem w zakresie obrony. Parka się, kurwa. Ruszajmy. Ponieś dla mnie kilka rzeczy. Co chcesz zabrać? 12870 sztuk złotych monet. No to takie oto inwestycje robimy w tym całym pięknym, cudownym, zajmującym Skyrim. Mogę ci wziąć od ciebie kosztą? Co chcesz zabrać? Pałkę? Ja w różnych mam tego typu rzeczy, mam, w której mam tą całą wielką duszę, tak? Nie strój, tylko broń mi tutaj interesuje zamiast, tak?
Sorry, chciałem sobie to wziąć jakoś ogarnąć. Czyli naładuj te. Prawie tutaj na samego maksa to wziąłem i do nas pokop. To ty zemiaszczu, tak więc ten to piękny cudowny zemiaszczy sztecik sobie wpakujemy do ulubionych pod F. A więc prowadź. Wciąż tu jestem. Co chcesz zabrać? Nie zabrać, tylko chciałbym ci w tym momencie dać temu tą broń, którą od ciebie wziąłem i pożyczyłem tę. Nie w strojach, tylko kurczę w broni. Mam to włożone, ta wepchane i uciśnięte. Ja ci to dam i tutaj w tym momencie tyle mnie interesuje. A trochę ognia, sztylecik pod jednej kostry tutaj damy go. Takim małym sztylecikiem będę wrął i nawalał wszystkich przeciwników, spoko. Więc w tym momencie sobie zapisuję grę, bardzo wam dziękuję za uwagę, trzymajcie się ciepło, hejka, no i pa moi drodzy przyjaciele, 5.